Jego myśli, uczucia i zamiary. Witam serdecznie, kochani Państwo. Cieszę się, że jesteście znów tutaj ze mną. Oczywiście dzisiaj powróżymy sobie z kart Lenormanda. Taka oto talia. I moi kochani, skupcie się na Waszej osobie ukochanej. Każdy na swojej, czy to on, czy ona, czy partner, czy partnerka, to nie zna, nie zna, znaczy nie, nie jest to ważne. Chodzi o osobę ukochaną, niezależnie od płci. Kochani, zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania. Napiszcie mi koniecznie pod tym filmikiem, czy ta wróżba z Wami rezonuje, moi kochani. Bardzo lubię Wasze komentarze, są serdeczne, cudowne, przemiłe, są bardzo prawdziwe nieraz, tak? Bardzo wzruszające nieraz, jak piszecie o swojej historii. Bardzo kochane po prostu. Także napiszcie mi komentarze, ja je czytam codziennie, cieszę się, bo wtedy czuję Waszą obecność. I to jest dla mnie bardzo ważne, że nie robię tego do ściany, że nie robię tego na zasadzie sztuka dla sztuki, tylko robię to dla prawdziwych ludzi, tak? Którzy coś czują, czy tęsknią za czymś, czy czegoś pragną, czy coś wspominają, czy muszą coś zdecydować. Piszcie mi, kochani, komentarze. Zapraszam Was oczywiście na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. I kochani, ja Wam odpiszę o opcjach wróżb, cenach wróżb i warunkach wróżb. Te wróżby prywatne odbywają się na podstawie dat urodzeń i zdjęć i wtedy kontaktujemy się przez WhatsApp lub Messenger. Także zapraszam na wróżby indywidualne. Dobrze, skupcie się na Waszej osobie ukochanej. Myśli Waszej osoby ukochanej, myśli osoby ukochanej, uczucia osoby ukochanej, i zamiary osoby ukochanej. Dobrze, już tutaj w przełożeniu kart, kochani, mamy górę. Czyli są tutaj jakieś duże blokady. Blokady, przeszkody i bardzo taka ciężka, mozolna, trapiąca, obciążająca, pełna balastów atmosfera. Coś Was przygniata, coś Was blokuje, lub blokuje coś Waszą relację, lub blokuje coś Waszą osobę ukochaną, lub po prostu tutaj jest blokada w Waszej komunikacji, w Waszych spotkaniach, w rozwoju tego związku, tak? Zobaczymy sobie dalej. Dobrze, kochani, więc myśli Waszej osoby ukochanej. No, piękne myśli, to znaczy, chce ta osoba stabilności, widzicie, domu, stabilności, rodziny, chce przyjaźni, chce zrozumienia, chce Wam pomagać, chce być ta osoba dla Was lojalna, chce być uczciwa, czy wierna, czy przyjacielska, pełna zrozumienia. I ta osoba ma dla Was jakieś uczucia, ma jakieś emocje. Niemniej jednak tutaj te emocje są jakieś zagmatwane, tak? Pływają w te i we w te niespokojnie. Także tutaj te emocje są, owszem, one egzystują, ale jakieś zamieszanie emocjonalne tutaj, kochani, widzimy, tak? Dobrze, zobaczmy teraz uczucia Waszej osoby ukochanej. Chce ta osoba powrócić do Was, wzmocniona, silna, spróbować jeszcze raz. Tęskni za Wami, w sercu jest tęsknota.
myśli o Was wieczorową porą lub w nocy, czy tęskni w takich porach właśnie wieczorowo-nocnych i chce, by się Wasze kontakty tutaj rozrosły, tak? Czyli tutaj ta osoba myśli o powrocie, ktoś wraca z przeszłości, bo tęskni, bo chciałby, by to się między Wami znów ułożyło, wzmocniło, rozrosło, tak? Pozytywnie rozwinęło. Czyli tutaj mamy w jego sercu, w jego uczuciach chęć rozwoju emocjonalnego, tak? Umocnienia tego związku, co jest oczywiście też tutaj logiczne, ponieważ ta osoba myśli o stabilizacji, tak? O stabilizacji w tej relacji właśnie, ponieważ ma uczucia, ale te uczucia są jakieś tu smutnawe. Dobrze, zobaczmy zamiary tej osoby. Bukiet kwiatów, książka i mężczyzna. Dobrze, czyli mamy chęć wysłania wiadomości, chęć zaproszenia Was być może do rozmowy, na spotkanie, na jakieś wyjaśnienie spraw, na spędzenie miło czasu, tak? Na być może zaproszenie na randkę, na imprezę, na uroczystość, na koncert. W każdym razie najpierw tutaj jest wysłanie wiadomości, w ogóle nawiązanie kontaktu, wyjaśnienie być może jakichś spraw lub otwarcie się na Was, bo tu mamy otwarte drzwi, czyli otwiera się ta osoba, chce się otworzyć znowu na Was, chce się otworzyć znowu na nową szansę, nową próbę i chce być może wyjaśnić tutaj coś, co było jeszcze nieklarowne lub w tej księdze tutaj tajemnic zamknięte i niewyjaśnione. Ta osoba patrzy w Waszą stronę, zastanawia się, tutaj jest ta osoba ukochana sama w karcie i chodzi o to, że ta osoba już wypatruje tutaj Was, patrzy w Waszą stronę, myśli, kiedy napisać, gdzie, co, jak zrobić, gdzie zaprosić, tak, i jak to wyjaśnić. Także ta osoba tutaj już chce tak naprawdę działać, wysłać informacje, ale jeszcze jest, tak jak już na początku wspomniałam, zablokowana lub pełna lęków, pełna jakiegoś może jeszcze balastu, niezależnie co się między Wami stało, czy to była u jednych kłótnia, czy u innych zdrada, czy u innych zerwanie związku, czy u innych zablokowanie kontaktów. Tutaj było coś, co jeszcze tą Waszą osobę ukochaną obarcza i czeka ta osoba, aż miną jej te blokady, lęki, tak? Suma summarum, duża tęsknota, tak? I chęć wysłania wiadomości. Emocje targają jego myślami, tak? Ma zamiary stabilne. Wypatruje się już w Waszą stronę, myśli, kiedy wysłać wiadomość, kiedy napisać, kiedy i jak co wyjaśnić, tak? No i powrót, chce powrócić, bo tęsknota jest tutaj bardzo duża i chciałaby ta osoba ukochana, by to się dobrze rozwinęło, ponieważ fundamentem jest przyjaźń, wierność, lojalność, zaufanie, pomocność. Także kochani, tutaj mamy silne emocje, tęsknotę, chęć wysłania już, lada chwila jakiejś wiadomości, wyjaśnienie Waszych spraw, no i pewnie będzie ta osoba mówiła, że chce coś stabilnego, tak? Czy stabilnego związku, czy rodziny, czy tutaj oficjalnego na przykład zamieszkania razem, tak? Chce być lojalny, wierny, także kochani, bardzo pozytywne karty i pozytywne czytanie wyszło mi dzisiaj. No oczywiście jest to moje marzenie, by dla wszystkich tutaj rzeczywiście to rezonowało i by tak się to wszystko dobrze tutaj potoczyło, tak? Życzę Wam tego, kochani. Nieraz potrzeba cierpliwości i czasu. Nie zapominajcie, kochani, że taki rozkład jest na przynajmniej 3 miesiące, tak? Czyli to, co ja teraz mówię, pomimo, że ten rozkład, jego myśli, uczucia i zamiary robię regularnie, co tydzień, co 10 dni, to oczywiście potrzeba nieraz czasu na realizację takiego rozkładu, tak? Także cierpliwości i pozytywnego myślenia. Oczywiście nie rzucajcie się teraz na telefon i nie piszcie sami do niego pod wpływem tej
Wróżby tylko odczekajcie, przemyślcie i popatrzcie, czy wszechświat chce rzeczywiście Wam tutaj taką historię dać, tak? Zaoferować. Także cierpliwości, no i szczęścia. Do usłyszenia już wkrótce.